Siema, tutaj Spartiatyk, za dzisiaj gramy sobie Full Attack Speedcannonem i trafiliśmy na technikę Master E i Kayle. Kayle pod supporta ma na topie i Master E, albo na midzie będzie ta Kayle, zobaczymy. Mam nadzieję, że na topie. I Master po... I oni będą ogólnie split pushować, to jest taka technika. Jakby ktoś nie wiedział, zobaczcie sobie Yowmus albo kogoś innego. Może to nagram z kimś w przyszłości, może nawet niedługo. Jak się uda, nie wiem, zobaczymy. Zachęcam do zostawienia suba, zachęcam do zostawienia oceny pod tym live'em i jednym. Właśnie, muszę wam zmontować jak gole brodę, bo miałem to zrobić już dawno temu, bo chcieliście. To zmontuję to może na jutro. W sensie, jak mówię to do ludzi. Remake? Jaki remake? Nie no, żeby remake'u nie było, bo bym chciał zagrać na tych, na to combo, nie? No ale dobra, zobaczymy co wyjdzie. Dobra, Kennenem sobie lecimy pod Attack Speed'a, także Hurricane'a chyba złożę jako pierwszego. Fajnie to działa. Czat się wita, ale nie mam tego jak pokazać. Niestety. Zmienię sobie. Albo nie, zostawię sobie to Q. O kurde. Co to? Odsuń się. Dobra. To jest ta technika na topie, widzicie? Dlatego mam mało czasu tak naprawdę, więc muszę ją szybko zabić, tą Kayle. O Jezus, podszedł mi. Kurde. O kurde. Nie pykło. Czekajcie. Dobra. Także jak mówiłem, trzeba było się śpieszyć, bo za chwilę by mnie tutaj. Tak jak mówię, no to jest technika Master i Kayle i trzeba grać na to bardzo agresywnie. Ta Kayle jest słaba w 1 na 1, bo ona gra runki pod... Ona gra ogólnie pod supporta. Także jeżeli widzicie takie combo na niższym elo, na wyższym raczej tego nie spotkacie, to trzeba grać agresywnie bardzo i tyle. Tyle według mnie. Bo no to jest jedyna chyba ofensywa na to, bo oni potem... Widzicie, jeszcze ten go jedzie. Jak ta Kayle brązowa, no wiem właśnie. Bo oni robią technikę, ta Kayle jest słaba przez to czat. Że ona gra tą technikę, ona gra masterki i runy pod supporta. W sensie masterki gra prawdopodobnie pod AP po prostu. Nawet pod Attack Speed'a nie gra. Raczej. Chyba, że to jest jakieś low elo Kayle. Ładnie dostała. Dostała jeszcze stuna, nie wiem czemu, ale... widzicie? Widzicie jakie ona itemy leci? Ona leci pod supporta. Dlatego trzeba grać agresywnie i tyle. I się ją zjedzie. Nie mam flesza, więc muszę uważać. Na chillku ją zjadę. Na chillku po prostu muszę grać. A nie dostała tym shurikenem. Kennen na tyle jest silny, że nie mam żadnej many, nie? I mogę non-stop napieprzać. Co jest bardzo dobrą rzeczą. W tym przypadku. Pozbieram sobie chyba na Hurricane'a, bo Hurricane będzie idealny na to, żeby odpuszowywać. No. Wumaksuje się? Nie wiem. Ja maksuję Q i Yellow. Dobra, Master w miarę okej, gra jednak. A, egzekucja. Worf. O kurde, trafiłem jej. Warwick, Hono tu. Zabilibyśmy ją na chillku. A, Warwick cofa. A, nie ma nic. Niestety. Kurde, czemu akurat to uderzył i to?
pieprzony turecik. Dobra. No nie wiem, lecieć w nią. Czekajcie, zaraz mam szóstkę, może to wykorzystam. Czekajcie, czat. Ona tu chyba podaje. On, wydaje mi się, że ona tu będzie podchodzić. Kurde. Warwick, urobisz ją. Dobra, jadu. Także tak, trzeba grać na takiego, a że przy okazji sobie nagrywamy to fajnego builda. Jak grać na tą typiarkę, prost. Także pamiętajcie, na Kayle ogólnie nie można chyba aż tak agresywnie grać, ale na to combo. O co chodzi z tą techniką? Już mówię. Kayle gra masterki i build, w sensie gra ogólnie masterki i build pod supporta i pomaga w pushowaniu. I potem, poczekajcie, bo się zaraz pogubię. Kayle gra masterki i build pod supporta, takiego, że jakieś tam... Czekajcie, co ona grała? Nie jestem pewny, jakie są itemy pod supporta, bo nie gram tego, ale wiem, że gra build pod supporta i jest jakiś tam item, który chyba daje na autoataki coś. Jakieś te wzmocnienia, chyba, tak mi się wydaje. Ona go chyba leci teraz. Chyba to jest taka latarnia, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to się nazywa. I o to chodzi, że jak master ma już pierwszy item na dżunglę, to przychodzi na topa i oni we dwójkę mocno bardzo pushują. I tyle chyba, z grubsza to chyba tyle. Wyżej ktoś tam napisał nawet, już mówię. Kurde, nie wziąłem. Dobra, zdechła. Także no, według mnie trzeba grać na taki build. Na taką technikę trzeba grać agresją, bo na tak Kayle z tym swoim buildem nic mi praktycznie nie robi. Ta technika działa, jeżeli gracie na chyba, wydaje mi się, tylko jak gracie na nieagresywnego przeciwnika. A tak to czy to działa? Wydaje mi się, że nie. Na szczęście znam tą technikę, to mogłem ją skontrować łatwo, ale jakbym jej nie znał, no to by mi dopieprzyli ładnie. Jesteśmy na Hurricane'a? Nie, drogi dosyć. Weźmy W na drugi. Kurde, padłem. Kurde, Warwick! Szybko, bo ona dostań! Kurde, on padł. Co za... O to chodzi w tej technice, czat. Ale no na szczęście Warwick zabił. Jakoś tam, redem chyba. Redem i minionami. Na jakie rangi grasz? To jest, no na jakieś goldy wydaje mi się. To jest maksymalnie gold 5. A ja mam silver chyba 4 na tym koncie. Więc no na takich rangach działa ta technika, nie? Żeby nie było. Dobra, gramy sobie ogólnie atak speed tego Kennena, także trochę się boję o to. Ale teraz polecę sobie chyba Trinity Force, co będzie tutaj no mocnym wzmocnieniem. Mocnym wzmocnieniem. To niezłe, składnie. Dobra, mam double buffa. Teraz ja mogę pushować. Jak skontrować tą technikę? Jakbym potiona użyłbym mnie... A właśnie, bo sobie źle podkę ustawiłem i nie miałem pod bindem żadnego.
Zapraw się wypieprzył ten master. To niezła technika, master. Jak skontrować technikę tam. Czekajcie, czekajcie, nie będę takim głównym. Ignite za 20 sekund. Widzicie, oni robią tam technikę tutaj. Patrzcie, widzicie, oni robią tą technikę, ale to nie zadziała na mnie. Nie, oni jeszcze jej chyba nie zaczęli. Myślałem, że już ją zaczną, bo to się wcześniej zaczyna tę technikę dosyć. To niezła technika. Aż się poplułem. Aż się poplułem, taka dobra ta technika. O kurde. Także jeżeli kiedyś zobaczycie technikę w internecie, to nie wiem co w sumie. To nic. Po prostu wiem jak na to grać i tyle. Możliwe jakby ktoś nie wiedział jak na to grać, to możliwe żeby to ograł. Założyłem Hurricane'a, żeby mieć lepszego pusha na tą technikę ich, nie? Nie złożyłbym tak to Hurricane'a, ale złożyłem w tym przypadku. Bo no oni by mnie jechali tak to w dupę. Ale nie wiem czy oni będą jeszcze tą technikę robić. Według mnie nie będą. Widzicie, oni już na bota poszli we dwójkę, wydaje mi się. Czy nie? Czy sam master poszedł? Nie wiem nawet. Nie mogę to pushować, więc... Nie wiem co oni robią, ale... To niezła technika. Customa z widzami? Nie, mówiłem, zrezygnowałem z customów z widzami i nie wiem kiedy będę jeszcze robił. Jak będę robił customy z widzami, to zrobię specjalny... O kurde... Jak będę robił customy z widzami, to zrobię specjalny dzień na to. Tu będzie szedł chyba Yasuo. Nie idzie. Myślałem, że to lepiej ograją. No dobra, z tym redem. Może to zrobię nawet. Przeleciało przeze mnie, czy mi się wydaje? Ej, czat. Przeleciało to przeze mnie, czy mi się wydaje? Chcesz to robić, gościu? Trinity sobie teraz włożę. I no, będzie spoko. Całkiem fajne jest to, że mam tak często ten auto-atak, nie? Wzmocniony. Ja sobie bym to wziął, wiesz? Bo nie chcę tego użyć w ogóle. Oni próbują tą technikę nadal. To jest całkiem śmieszne, ale... No co? No, trzeba próbować, tak? Siema, kolego. O! O kurde, zabił mnie. Ha! Ej, zabił mnie. W sensie Gromp, ale no. On. Mógłbyś powiedzieć, jak masz tak dużo widzów, nawet jeśli masz tylko Silver, bo ja mam platynę i mam zawsze 10 osób max. Ja nie mam Silvera. A co do tej ilości widzów, nie wiem. Chyba po prostu zaczęła się zbierać publika, bo publika to w ogóle brzmi. Ale no, nie wiem. Robię już od jakiegoś czasu streamy, nie wiem. Widać, ludzi to interesuje i tyle. Protip dla wszystkich, którzy streamują albo YouTubują. Dywizja to najmniej ważny element we wszystkim, co robisz na YouTubie albo na Twitchu albo gdziekolwiek. Dywizja to jest... Nie wiem. Żeby...
No nie wiem, jak lepiej grasz, to przyciągniesz widzów, ale to wydaje mi się, że trzeba jakoś sobą, nie? A nie dywizją. Jeżeli chcesz przyciągnąć dywizją, to no nie wiem. Nie wiem, do czego to porównać nawet. Dywizja nie ma tu nic do znaczenia i tyle. Chyba, że chcesz robić takiego streama, na którym będziesz, no nie wiem, uczył ludzi czy coś takiego. O kurde, nie ten przycisk kliknąłem. To wtedy, no wtedy dywizja ma znaczenie, nie? Jeżeli na przykład jesteś OTP jakimś kimś, który ma, i masz platynkę, no to możesz tam robić, że platyna, coś tam. Wiesz co, kama. O kurde, panowie. Dobra, uciszyłem gnoja. Co, ja słowo tu idzie? Myślicie, że on mnie opieprzy? Niemożliwe. Niemożliwe, żeby mnie Jasuo wywalił. I tyle. Czekam na niego. Dawaj. Czekam na ciebie. Dobra, a zrobię ją. O kurde, ona miała jeszcze to, myślałem, że ma... A nie, no w sumie kiedy miała mastera, widać to. Także co do techniki, no nie pykło w tym wydaniu. I tyle XD. I tyle XD. Możliwe, że master będzie chciał mnie zajść, ale nie wiem. Chyba nie, chyba tu nie będzie szedł. Ale nie, nie no, cofnę, ja wolę cofnąć. Poleciłem teraz statyka, wiecie? Fajnie by tu chyba działał. W ogóle on ma już R-kę? Ale master ma szybko R-kę w ogóle. Dziwny czempionek. O kurde, jak ją wysadziłem! To o kurde! Panowie! 600 łapek w górę jest? Bardzo dziękuję! Kabarecik dla was wszystkich! Bardzo miło, że 600 łapek aż zostawiliście pod tym live'em. Bardzo dziękuję, chat. Dziękuję za donate'a. Lucian mi dodał na goli brodę 3 złote, dodasz mnie na eun nazwę półszeks. Nie dodaję do znajomych, ale kabarecik dla ciebie. Bardzo dziękuję za tego donate'a. Nie wiem, jak nie dostał, to było dziwne. Dosyć dużo bije z tego. Czekajcie, stanę sobie tu. Kurde, minion. Dobra, idę po statika. Statik. Dobra, 2600 kosztuje. Jak tam cytryna? No jeżeli chcesz, to sobie przebić do tyłu. Robiliśmy cytrynę. Może ktoś shotował. Nie, może... Może ktoś wstawi na grupę. Ale... Nie wiem, ja to robiłem tylko po to, żeby pokazać wam. No, że to jest pieprzenie. I tyle XD. Co to było, gość? To widzę, że... Ładnie. To ładna ereczka. Śmieszna gierka, bluj. Gonimy, gonimy, chłopa. Dogonisz, dogonisz.
kurde. To niezły krytek. Chcesz po niego iść? Legendary. To ładnie! Phantom Dancerek, co? Chyba Phantom będzie tutaj całkiem śmiesznym itemem. Ja pierdzielę! Ta na siłę chce cofnąć do bazy, no kretyne. Co się stało? Zabiłem go. Tego też? Nie. Dobra, cofnę sobie. Co jest? Panowie, chcę cofnąć. Ciekawe, czy będzie leciał we mnie. Nie, dobra. Dobra, fantomek. I teraz bym leciał Infi, bo zobacz, no mam 2.30 tak speeda, no nie wiem, czy lecieć. No, czy poleciał Tuginso i Infi. Będzie pęta? Nie, nie będzie. Znaczy, no nie wiem, ja bym spróbował. Ja bym spróbował. Chyba pęta. Czekajcie, bo oni tu idą całym teamem. O kurde. No to nie pyknie w takim razie. Czekajcie, stanę tutaj. Kurde, ukradł mi fraga. Kurde, trafił. Kurde, nie ograłem. No, czasy w nie pyknie. Dobra, buta. O, 2,5 atak speedu mam. Dobra, kitara się ma. Co wy na tym czacie piszecie, panowie? Proszę was. Mam coś jeszcze? Mam. Gitara się ma. Poleciłem sobie Infitera. No ale nie wiem, czy będę w stanie cokolwiek jeszcze polecić w tej grze. Co ja miałem nagrywać czat tak w ogóle? Bo wziąłem Yasuo, dobra. Pamiętam. Dobrze mówić. Dedukcja. Master of Deduction. Pamiętajcie o tym. 23 staty, całkiem ładnie. Jakiś lifestyle? O kurde, macie rację, lifestyle'a nie mam. Ja mam 2,5 tak spina, ja infi lecę, nie lecę lifestyle'a. Zapomniałem o lifestyle'u, czat. Kurde, macie rację. No ale zobaczcie, jak infi by się tu przydało. Tu infi pasuje lepiej niż... Nie wiem, co w sumie. Jak ja mam często tą gwiazdę. O. Masz stół na gościu. Jak nie, no już tak koniec gry. Zabiłem go na respie. Tylko za donate'a. Dobra. Dziękuję za donate'a. Janusz Korwin-Mikke dał na goli brodę 3 złote. Bardzo dziękuję. Kabarcik dla was, ludzie z YouTube'a, którzy nie byli na live'ie. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Zostawcie oceny, zostawcie suba i tyle. Zapraszam na live'y. Kabarecik i elo.